Wtorek 14 lutego i dzień dobry po filipińsku. Nakasu SUKLAM! Imieniny obchodzą Abraham, Adolf, Auxencjusz, Dionizja, Dobiesława, Eleukadia, Flawian, Florentyn, Jordan, Major, Niedamir, Niedomira, Niemir, Nostrian, Teodozja i Witalis. Wszystkiego dobrego. Mamy dzisiaj dzień chorych na epilepsję i nie jest to przypadek, bowiem od tych romantycznych komedyjek można faktycznie dostać ataku padaczki. Na szczęście walentynki trwają tylko jeden dzień. Przeżyjemy. 244 lata temu tubylcy na Hawajach ukatrupili Jamesa Cooka. 174 lata temu w Nowym Jorku zrobiono pierwsze zdjęcie amerykańskiemu prezydentowi był nim James Polk. 147 lat temu Alexander Bell zgłosił wynaleziony przez siebie telefon w biurze patentowym. 13 lat temu w Gdyni otwarto Narodowy Stadion Rugby. A 8 lat temu w Warszawie spłonął most. Tak, spłonął most. Ściślej mówiąc Łazienkowski. 87 lat temu zmaterializowała się znana wydzieraczka paszczy Anna German. 78 lat temu radziecka zapierdalaczka Galina Bucharina. 77 lat temu pół człowiek, pół radio Piotr Kaczkowski. A 63 lata temu brytyjska grajkini Jocelyn Pook. 34 lata temu egzystencji zaniechał amerykański ornitolog James Bond. 14 lat temu Jerzy Turek. A dwa lata temu mały rumuński komuszy siusiaczek on Pacepa. A pan Ernest na to. Nikt nie powinien zostawać sam na starość, ale to nieuniknione. Szpon wzwyż i do zobaczenia.